Witajcie kochani, zobaczcie jaki piękny samochód marzeń trafiłem. To jest, ciekawe czy wiecie, to jest kochani Gogomobil, czyli pojazd, na którym był wzorowany Mikrus, ale nie na tym nadwoziu, ponieważ wychodził Gogomobil, który bardzo podobny był do Mikrusa, a w zasadzie Mikrus do Gogomobila, a to jest wersja coupé, czyli sportowa. No przepiękny, słuchajcie, mikro samochodzik. Cudowny. Spójrzcie, jakie piękne detale i zobaczcie, jak w środku wykonane. Popatrzcie, jaka wspaniała derma. Cztery osoby, zobaczcie, cztery malutkie osoby mogły tutaj jeździć. Cztery krasnoludki. Świetny samochód, kochani. A tam, spójrzcie, co tam mamy. Citroen 2CV. Wiekopomna konstrukcja, kochani, prosta, z silnikiem bokser dwucylindrowym. Natomiast, co tutaj było ciekawe, to oczywiście zawieszenie. Tutaj sprężyna jest ukryta w takim cylindrze. Nie wiem, czy to widać. I to zawieszenie jest jakby zespolone. Przednie koło, koło z tylnym. Ten samochód na zakrętach potrafi się bardzo pochylać, ale nigdy koła nie odrywają się od jezdni. Te zawieszenie było opracowane i testowane na zaoranym polu i André Citroën, ówczesny właściciel i założyciel tej firmy szacownej, jechał w swoim ulubionym cylindrze na głowie, stąd mamy tutaj bardzo wysoko dach i jeszcze zobaczcie, rolowany. Kiedyś był rolowany nawet do samego końca, więc można było tutaj wprowadzić krowę. Więc ten André Citroën jechał, a w koszu obok niego leżała kopa jaj i one się nie roztukły. A więc konstruktorzy zrobili dobrą robotę. Same prototypy 2CV przetrwały II wojnę światową, ukryte po jakichś stodołach, żeby Niemcy ich nie znaleźli. Natomiast po wojnie, kiedy pokazano je na paryskim autosalonie, pierwszym salonie po wojnie, no to konkurencję ogarnął śmiech, kiedy zobaczyli to brzydkie kaczątko. A okazało się, że on był robiony, jeśli mnie pamięć nie myli, do 91 roku. Przepiękny, przepiękny samochód Citroën 2CV i Gogomobil. Trzymajcie się. A tu jeszcze moja kijanka. Popatrzcie, odebrałem, kochani, z serwisu. Jestem niesamowicie szczęśliwy, ponieważ moja kijanka jeździ po wielu miesiącach postoju. A tu popatrzcie, coś mi się do zderzaka zahaczyło. No nie wiem, co to było. Coś mi się zahaczyło i wisi. No, później się tym zajmę. Ale to jak przyjadę do domu. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia.